Wielce szanowni państwo, poznaniacy, wielkopolanie, wszyscy dostojni przybyli goście. Tak, jesteśmy tu dziś w Poznaniu, w Wielkopolsce, by z dumą krzyczeć cześć i chwała bohaterom. Tak. Trzeba mocno powiedzieć. Nie byłoby II Rzeczypospolitej w jej ostatecznym kształcie, gdyby nie determinacja, odwaga, bohaterstwo, ale i dziesięciolecia pracy Wielkopolan, państwa przodków, pradziadków, prababć, babć, dziadków, ojców, matek, tych wszystkich, dzięki którym Wielkopolska została przywrócona Rzeczypospolitej po 125 latach zaborów. To był trudny czas. Historycy podkreślają, to nie było jedyne zwycięskie polskie powstanie. To prawda, nie było, bo jednym z czterech zwycięskich polskich powstań było także drugie powstanie wielkopolskie, które miało miejsce ponad 100 lat wcześniej, w 1806 roku. To dzięki tamtemu bohaterstwu mogło powstać Księstwo Warszawskie. To już wtedy nasi przodkowie mieli nadzieję, Wielkopolanie mieli nadzieję, że wywalczą wolną Polskę na powrót także i dla Wielkopolski. Powstanie było zwycięskie, ale Polska w takiej postaci, jakiej chcieli, na mapy świata i Europy nie została przywrócona. Potem był Kongres Wiedeński, po którym, jak podkreślają historycy, zaczęło się coś, co z dumą nazywane jest nie tylko w Wielkopolsce, także i w Polsce, zapewniam o tym, pracą organiczną. Na wiele sposobów. Tak jak przed chwilą pięknie mówił o tym pan marszałek. To z jednej strony działalność edukacyjna, ale z drugiej strony coś, co dzisiaj nazwalibyśmy działalnością obywatelską. Tworzenie stowarzyszeń, spółdzielni, tworzenie banków spółdzielczych, budowanie wspólnot, także i rolniczych. Tworzenie tego wszystkiego, co powodowało, że Polacy mogli być razem, że mogli ze sobą współdziałać. Można powiedzieć śmiało, to wszystko było przygotowanie do odzyskania ojczyzny. Po to, żeby się nie zatracić i nie dać się zatracić. Po to, by pozostała mowa, po to, by pozostał obyczaj. Mało, po to, żeby się doskonalić. Tyle razy podkreśla się, tu nie było tak, że się Polacy bronili przed niemieckimi wpływami. Tutaj, mimo że był zabór pruski, była konkurencja. Twarda konkurencja Polaków z Niemcami. Można mówić o tym z wielką dumą, bo nie wszędzie się to udawało. Udawało się tu, w Wielkopolsce, i to jest wielka wasza zasługa, waszych przodków, dla Polski, dla budowania jej potem dumnej. I co ważne, kiedy trzeba było właśnie w tym 1918 roku, umieli też chwycić za broń. Czy to było chaotyczne zerwanie się ludności tej wiary poznańskiej i wielkopolskiej do powstania? Piszą, przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego był impulsem. Jego wystąpienie pod hotelem Bazar, późniejsza demonstracja siły ze strony niemieckiej spowodowała, że padł ten pierwszy strzał. Ale czy można mówić, że był on przypadkowy, jeżeli weźmie się pod uwagę, że na przykład w Kościanie tak zwana rezerwa skautowa, czyli faktycznie oddział powstańczy złożony z polskich harcerzy, powstał w połowie grudnia, dokładnie 14 grudnia się sformował z harcerskiej drużyny. Czy to był przypadek? Nie.
Powstanie Wielkopolskie było przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że Wielkopolanie są pragmatyczni i nie podejmują żadnych gwałtownych działań, nie podejmują działań nieprzygotowanych. Tak, wystąpienie Ignacego Paderewskiego było impulsem. Tak, niemiecka demonstracja siły była impulsem. Tak, pierwszy strzał był odpowiedzią na tamtą demonstrację siły. Niezwykle skuteczną, bo powstanie błyskawicznie ogarnęło kolejne miasta i okazało się zwycięskie. Okazało się zwycięskie i dzięki temu wielkiemu czynowi zbrojnemu Wielkopolan Polska nabierała sił i stała się ostatecznie drugą Rzeczpospolitą, gdzie Wielkopolska stanowiła ogromnie silny element jej terytorium. Silny pod względem demograficznym, silny pod względem intelektualnym, silny pod względem przemysłowym, silny pod względem ekonomicznym. Przede wszystkim myśli ekonomicznej. A więc kolejna wielka zasługa Wielkopolski i Wielkopolan dla budowy silnego polskiego państwa. Mówią czasem historia od tamtego czasu nie chciała pamiętać o powstaniu wielkopolskim, o tej wielkiej zasłudze, bo były różne podziały polityczne, bo może ktoś niekoniecznie uważał, że było wielką zasługą jego środowiska, więc może lepiej go nie podkreślać. Otóż, proszę Państwa, ja dziś chcę z całą mocą powiedzieć stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, którego immanentną, niezbędną i absolutnie fundamentalną częścią jest powstanie wielkopolskie. Obok kadrówki, obok pierwszej brygady i drugiej brygady legionów, a więc obok czynu legionowego, jest czymś, co musimy podkreślać w kontekście odzyskania niepodległości i wolnej II Rzeczypospolitej z całą mocą. Tak jak mówimy, sześciu wielkich polityków tamtego czasu uważamy za ojców niepodległości. Sześciu równo stawiamy na piedestale. Tak nie patrząc na jakieś podziały, które może były, twardo powiedzmy, powstanie wielkopolskie było i jest fundamentem odrodzonej Polski. Było i jest fundamentem niepodległości. Było i jest fundamentem potrzeby i dążenia do niepodległości, które mieliśmy cały czas później. Powstanie wielkopolskie było i jest fundamentem dążenia do niepodległości i suwerenności, która była po II wojnie światowej, bo to także między innymi na pewno dlatego poznaniacy zerwali się w 1956 roku. Nie tylko o chleb chodziło, ale i o dumę i o wolność, którą umieli sobie kiedyś wywalczyć. Dzisiaj Polska jest wolna, dzisiaj Polska jest suwerenna, dzisiaj Polska jest ważnym elementem najważniejszych światowych sojuszów międzynarodowych. Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc NATO, Unii Europejskiej. Tak, jest wolna, suwerenna i niepodległa dzięki tamtemu wielkiemu wysiłkowi. Dzięki wysiłkowi pradziadków, dzięki wysiłkowi dziadków, ale także i ojców, tych, którzy o nią walczyli, tych, którzy ją zdobyli, tych, którzy jej bronili, tych, którzy ją wywalczyli z powrotem, tych, którzy walczyli, żeby była znów w pełni niepodległa, znów w pełni suwerenna. To ich wielka zasługa. Oni wszyscy w jakimś sensie są ojcami niepodległości. Niech żyje wolna Polska! Niech w wolnej Polsce żyje Wielkopolska. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym.